Z nieudzielenia prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu wotum zaufania i braku absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2018 rok, dyskusję po poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej bardziej rozpala brak wotum zaufania dla prezydenta. To była wielka chucpa i zamach na demokrację. Decyzję radnych Prawa i Sprawiedliwości o nieudzieleniu prezydentowi wotum zaufania krytykuje także Stowarzyszenie Bezpartyjni Radomianie. Są to igrzyska dla przegranych po prostu, ponieważ mieszkańcy zdecydowali. Ten program, ten prezydent, daj mu 5 lat. Na słowa krytyki posłów Platformy Obywatelskiej i przedstawicieli Stowarzyszenia Bezpartyjni Radomianie odpowiada Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki. Powiem szczerze, tak kuriozalnych słów to się po parlamentarzystach nie spodziewałem. No powiem szczerze, zamachem na demokrację nazywać głosowanie demokratycznie wybranych radnych zgodnie z przepisami prawa na Radzie Miejskiej w Radomiu, no to co najmniej dziwne. Ja tak zachodzę w głowę, co ci państwo robią w takim razie w Sejmie. No. Radni PiS bronią się i tłumaczą, że mają prawo do wyrażania własnych opinii i krytyki działań prezydenta. My nie jesteśmy w koalicji z panem prezydentem. My jesteśmy radnymi opozycji i mamy prawo do konstruktywnej krytyki, mamy prawo do wyrażania swoich opinii i mamy również prawo wskazywania tych wszystkich niedociągłości, naszym zdaniem braków w budżecie. Mamy prawo po prostu do wyrażania własnej opinii. Według Leszka Ruszczyka, posła Platformy Obywatelskiej, najważniejszym wotum zaufania dla prezydenta jest to, które udzielili mu radomianie w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. 46 tysięcy mieszkańców Radomia daje wotum zaufania Radosławowi Witkowskiemu. Daje mu władzę. W październiku daje mu władzę. Tak. Tak. 22 tysiące daje radnym, tym radnym opozycji. Czyli jakie tu jest przełożenie? Zatem to ich, w ich interesie powinno być, żeby jak najsprawniej przeprowadzić tą debatę, wyjaśnić wszystkie sprawy i udzielić wotum zaufania. Radni PiS odpowiadają, że demokratyczne wybory dotyczyły nie tylko prezydenta, ale także kandydatów do Rady Miejskiej. My, szanowni państwo, również zostaliśmy wybrani w demokratycznych wyborach jako radni. Jako radni Rady Miejskiej, organu, który ma za zadanie również kontrolować działania pana prezydenta. Jeżeli w przyszłym roku prezydent ponownie nie uzyska wotum zaufania, to Rada może, z naciskiem na słowo może, ale nie musi, podjąć uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołanie prezydenta miasta.